Wyobraźcie sobie, jak epicki byłby pierwszy film o Harym, gdyby ten sprytny szczeniak położył ładunek odłamkowo burzący na ścianę łazienki, załadował błyskowo hukowy w nowo powstały otwór, a potem wleciał do środka z nektowizorem na głowie cały ubrany w kevlar i z automatyczną strzelbą. Zauważyliście, że tylko Europa zdaje się mieć jakiś problem ze śmierciożercami? Może to dlatego, że Amerykanie spędzili ostatnie dwa wieki polując na Jelenie, a ostatnie dwie dekady grając w Vice City. W tym samym czasie Brytyjczycy kroją swoje kotlety łyżką. Pamiętajcie, pozwolenia na broń oznaczają, że Voldemort już wygrał. Bóg stworzył czarodziejów, Bóg stworzył Mugoli, Samuel Colt sprawił, że mogą się mierzyć jak równy z równym. Tak, wiem, co teraz powiecie. Ale czarodziej, może rzucić Expelliarmus na kogoś z pistolecikiem? No, w porządku. Tak samo jak można rozbroić kogoś z różdżką. To wcale nie tak, że wielokrotnie to uczyniono w filmach, książkach. Co jest szybsze? Bełkotanie zaklęcia czy pociągnięcie za spust? A Adavo, kedavro. Proszę powiedzieć dzień dobry automatowi Kałasznikowa. Wyobraźcie sobie Harego w lesie, pod paleryną niewitką z półcalowym baretem, zamieniającego śmierciożerców w poszarpane różowo-czerwone gluty. Myślę, że Madame Pompej nie znalazłaby żadnego zaklęcia, które to poskładałoby do kupy i wcisnęło z powrotem do tego, co zostało z czaszki nieszczęśnika. Różczka Czarnego Pana może sobie mieć 13,5 cala i rdzeń z pióra Feniksa, ale Potter miałby 0,5 cala i rdzeń z Wolframu. Spróbuj machnąć różdżką z prędkością 910 metrów na sekundę. Woldi, powodzonka. Lepiej przygotuj wywar z lebiotki, bo pół twojej klaty będzie się dzisiaj kopciło na zielono. Wyobraźcie to sobie. Głośny śmiech głównego szwarc charaktera, który cwaniakuje, że przecież nie można go zabić, bo chroni go siedem Hurkruksów. Harry w tym czasie uśmiecha się, odpstrykuje peta z malboraska i rzuca najlepszym onlinerem w całej pierdolonej serii. W takim razie dobrze, że mój 1911 ma magazynek 7 plus 1. Oto dlaczego Harry Potter powinien nosić przy sobie klamkę.